nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, bo faktycznie zdarzyło mi się przejechać na czerwonym świetle. Bycie Małgorzatą Rozenek, rozumiem, że jest, ma dużo plusów, ale też czasami nie jest łatwe. I też nie jest tajemnicą, że paparazzi ścigają panią po mieście i między innymi dzisiaj w dniu konferencji jest pani na jedynce tak zwanej, czyli okładce naszej gazety, gdzie przyłapali panią i jeździli za panią, kiedy jeździła pani swoim samochodem po mieście. I zastanawiam się, czy kiedy odzywają się do pani dziennikarze, na przykład naszej gazety, z prośbą o komentarz do zdjęć paparazzi, lubi pani udzielać tych komentarzy i klarować sprawy, to tak możemy powiedzieć tutaj, o jaką sprawę konkretnie chodzi, że tutaj zdarzyło się pani tam złamać przepisy trochę ruchu drogowego, ale muszę pani naprawdę szczerze powiedzieć, że wypowiedź, którą dostaliśmy, była naprawdę super godna i nie było kręcenia, tylko faktycznie to była taka jasność, jak pani patrzy na tę sprawę. Szczerze mówiąc, po pierwsze bardzo dziękuję, że w ogóle zadzwoniliście do mnie, bo często zdarza się tak, że niektóre media publikują rzeczy, które wystarczyło, żeby o nich porozmawiać i okazałoby się, że to zupełnie inaczej, więc dzięki, że w ogóle zadzwoniliście i miałam okazję do tego, żeby się na ten temat wypowiedzieć jeszcze przed publikacją tego materiału. I nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, bo faktycznie zdarzyło mi się przejechać na czerwonym świetle. Nie chciałam hamować gwałtownie, bo z tyłu za mną był samochód i bałam się, że więcej szkody zrobię tym gwałtownym hamowaniem niż tym przejechaniem, bo to światło dopiero się zmieniło. Faktycznie stanęłam na kopercie, ale tylko po to, ja stałam tam na awaryjnych, żeby odebrać jedną rzecz i faktycznie zdarzyło mi się jechać buspasem, ale to tylko dlatego, że włączałam się do ruchu, ale nic z tego nie jest usprawiedliwiające i absolutnie się zgadzam z tym, że tego typu zachowania czy celebrytów, czy polityków, czy kogokolwiek innego należy wskazywać i należy piętnować, bo po to są przepisy, żeby każdy z nich ich przestrzegał. I jeżeli jakoś postrzegam kontrolującą rolę mediów, to właśnie w ten sposób. I jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że dało mi to do myślenia i następnym razem na pewno się poprawię. A jakim kierowcą jest Małgorzata Rozenek? No, nie będę ukrywać, czy nie najlepszym, jak widać, macie na to dowody w formie zdjęć, bo ja jestem osobą niezwykle zajętą i prawda jest taka, że z reguły jestem wożona, bo ja po to, żeby móc zdążyć ze wszystkim, muszę znajdować w ciągu dnia czas, na który mogę oszczędzić. I czas podróży samochodem jest idealnym czasem, żeby odpisać na maile, oddzwonić, pozałatwiać wiele spraw. Ale ponieważ jeżdżę bardzo komfortowym samochodem i bardzo wygodnym i takim, który bardzo lubię, teraz na jakiś czas lubię się wybrać na przejażdżkę nim. Jeżdżę nie najszybciej, ale też na pewno mogłabym jeździć uważniej.